huczał po prostu smutek zwykły. Usłyszałem krzyki pod oknem i mogłem zobaczyć przez taką pleksję, ale widziałem ludzi, którzy świecą latarkami, którzy uruchamiają syreny, którzy modlą się, śpiewają, krzyczą do mnie, że jesteśmy z tobą. No ja wpadałem w takie stany euforyczne. Cieszyłem się, że jest tam moja żona, była codziennie. Tak samo zresztą jak żona Mariusza, Barbara przyjeżdżała do Radomia, moja żona przyjeżdżała codziennie do Przytułu. O 18 przez półtorej, dwie godziny stała na mrozie razem z moimi przyjaciółmi, razem z ludźmi, których znam i tych, których nie znam. Z ludźmi, których... Tak, tam przyjeżdżali zwykli ludzie, tak, którzy zwykli chcieli ludzie. Wam udzielić wsparcia. Przyjechali z Wejherowa, przyjeżdżali z Wrocławia, z Suwał, z Augustowa, z wielu miast oddalonych. Oczywiście byli także z Ostrołęki, z Ciechanowa, z przyjaciel Janek Kelus, no, taka legendarna postać opozycji, jeszcze przedsierpniowej opozycji, jeden z pierwszych więźniów w PRL-u w procesie Taterników. Przetrzymywany w więzieniu na wózku inwalidzkim był i u Maćka, i u mnie. Jego żona Kuba, która jeździła w czasach KOR-u po 76 roku z pomocą dla robotników wtedy represjonowanych, no znowuż musiała jeździć do Radomia pod więzienie i domagać się uwolnienia więźniów politycznych. To było niezwykle wzruszające. Wspaniali ludzie, naprawdę. Była pani Zofia Romaszewska, przecież to legenda o lat 80. ze swoim mężem, twórcy Radia Solidarność, która... Komitetu Obrony Robotników. Obrony Robotników, no to naprawdę wielkie wsparcie i wielkie dla nas zobowiązanie do pracy. To było generalnie wielkie wyzwanie, choćby ze względu na wiek i stan zdrowia, też pojechać i stać na mrozie. Ale ja wrócę do pytania o wasz stan zdrowia, panie ministrze. Jak... No, jest diagnozowany. No, sporo straciłem, jeżeli chodzi o wagę, ale myślę, że chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, której nie miałem jeszcze możliwości powiedzieć. Wczorajszy dzień był dniem bardzo ważnym. Koniec tego dnia był niezwykle radosny, kiedy usłyszeliśmy, że prezydent podjął odpowiednie decyzje i że za chwilę wyjdziemy z więzienia. Natomiast początek tego dnia był bardzo trudny. Otóż, jak państwo wiecie, sąd penitencjarny w Radomiu zarządził wobec mnie przymusowe dokarmianie. I przed południem doszło do zastosowania tej procedury. Przyjechał sędzia z sądu penitencjarnego i zarządził moje przymusowe dokarmianie, co jest dosyć drastycznym zabiegiem. Otóż zostałem wyprowadzony z celi. Związano mnie pasami na łóżku, po czym przez nos usiłowano wsadzić sondę z pokarmem. Ale jest pokarmem. Przecież inny sposób z pokarmem. Postaci dożylnej, prawda? Tak. Ja mam problem jeszcze z dzieciństwem. Mam przegrodę nosową niewłaściwie zbudowaną, więc nie byli w stanie mi wsadzić tych sond przez nos, chociaż kilkakrotnie podejmowali działania. No bolesne, niezwykle bolesne, jeżeli chodzi o taką stronę fizyczną. W końcu wsadzono mi mniej więcej pół metra takiej plastikowej rury do przełyku, a i wczoraj usiłowano złamać mój protest. Mówię usiłowano, bo było to wbrew mojej woli. Powiedziałem jasno, że są wartości najważniejsze, takie jak wolność, jak godność, jak moje prawa człowieka, że nie jestem własnością sądów polskich, które mogą decydować o każdej mojej decyzji. Mimo to zostałem związany pasami i dokonano tej czynności zupełnie bez potrzeby, bo przecież już była w przestrzeni publicznej informacja, że to jest kwestia dnia lub dwóch, że prezydent mnie uwolni. Dzień wcześniej miałem pewne problemy kardiologiczne, które zostały uregulowane w szpitalu w Radomiu Zewnętrznym. Wróciłem, nie uznano potrzeby hospitalizacji mnie tam. Wróciłem z powrotem, wszystkie parametry były właściwe. Więc zadano mi to cierpienie. Myślę, że chciano, ktoś podjął decyzję, to tak jak mówię, przyjechał osobiście sędzia. Z tego co wiem, również działacz justicji. Ktoś wyżej podjął decyzję. Tak, żeby przeprowadzić to, żeby złamać mnie, ale jestem przekonany, że nie udało im się mnie złamać. Panowie, chciałabym zapytać o to, jak doszło do zatrzymania. Żebyśmy wrócili do tego 9 stycznia. Jesteście gośćmi u prezydenta. Prezydent na chwilę wyjeżdża na spotkanie do Belwederu, czyli mniej więcej 4,5 kilometra od Pałacu Prezydenckiego. I co się dzieje? Jak panowie to pamiętają? To było tak, że siedzieliśmy w pokoju w gabinecie nieobecnego tego dnia w Polsce pana ministra Mastalerka i razem z panią minister szefową kancelarii. Czekaliśmy na prezydenta. Przyszło dwóch wiceszefów SOP-u, którzy stwierdzili, że
do wejścia do Belwederu od strony BBN-u jest 8 policjantów, którzy przyszli nas zatrzymać. I ja powiem tak, bo my dyskutowaliśmy o tej sytuacji. My nie zamierzaliśmy się ukrywać w Pałacu Prezydenckim. Nie zamierzyliśmy kluczyć, gdzieś tam chować się i tak dalej. Chcieliśmy poczekać na prezydenta i powiedzieć prezydentowi, że jeżeli jest taka wola, jeżeli jest taka sytuacja, to my jesteśmy gotowi. My mamy gotowe rzeczy, bo wiemy z mediów, że będziemy zatrzymani przez policję i prawdopodobnie byśmy wyszli do tych funkcjonariuszy policji, oddali się dobrowolnie w ręce. Proszę bardzo, jesteśmy, bierzcie nas, jesteśmy gotowi, nie będziemy tutaj nic robić. No, jednak ta sytuacja potoczyła się inaczej i przyznam się szczerze, odnoszę wrażenie, że zachowanie tych wiceszefów SOP-u nosiło znamiona jak gdyby niepodporządkowaniu się prezydenta. Znaczy, uważam, że SOP, który dostał decyzję pomocy policji w zatrzymaniu dwóch osób na mocy decyzji sądu. Ja nie chcę tutaj twierdzić tam, czy ona była legalna, czy legalna. To nie ma znaczenia. Oni dostali taką decyzję. No, powinien dostać przede wszystkim polecenie na piśmie związane z tym, a dwa, powinien natychmiast poinformować prezydenta. Prezydenta w mojej ocenie... Prezydent niczego nie wiedział. Nie wiedział, ochrona nie został prezydenta. Nie ochrona prezydenta. Nie ludzi, którzy są najbliżsi w SOP-ie prezydenta, ale szefostwo SOP-u zawiodło. Także człowiek, który został wiceszefem Służby Ochrony Państwa, który wcześniej był szefem ochrony prezydenta, do którego prezydent miał absolutne zaufanie, w mojej ocenie zawiódł prezydenta, zawiódł służbę. Według mnie zawiódł także własną rodzinę i własny honor. Myślę, że splamił mundur oficera. Powinni byli przecież skontaktować się z prezydentem, absolutnie, prawda? Jest gospodarzem. Ja apelowałem do nich, kiedy nagle do gabinetu, gdzie byliśmy, przylegającego bezpośrednio do gabinetu głowy państwa wpadła horda policjantów. Prawda? No, powiedzieliśmy im, że ja powiedziałem, że panowie, prezydent nic o tym nie wie. Proszę poczekać, przyjedzie prezydent, uzgodnimy, my się nie ukrywamy, mieliśmy briefing prasowy, prawda? Wszyscy wiedzą, że tu jesteśmy na zaproszenie pana prezydenta. Pan prezydent w tej chwili ma inne ważne obowiązki państwowe. Chcemy dokończyć rozmowę z panem prezydentem, proszę poczekać. No nie uszanowano tego. Znaczy nie można było poczekać tak, nawet kilku minut, tak? I no, potem dziwnie zepsuł się autobus. Tak. Mieliśmy przygotowane rzeczy, wiedząc, że jak gdyby służby państwowe mają polecenie na zatrzymanie, bo była to informacja, która szła w mediach. Naprawdę chcieliśmy dokończyć rozmowę z prezydentem i powiedzieć, panie prezydencie, wydaje się, że będzie najlepiej, jeżeli jest taka sytuacja, jest taka presja. My po prostu wyjdziemy, nie będziemy tutaj uciekać jak przed wymiarem sprawiedliwości, jak Roman Gierty, który mdlał, a później uciekał do Włoch. Nie, nie, my mamy godność i chcieliśmy z godnością to zrobić. Zresztą mówiliście to tutaj tak, w studiu będąc, że liczycie się z tym. Oczywiście, że tak może być. Tym. Ja jak zapytałam, czy pójdziecie do więzienia, tak. Ale wydaje się, że... I jeden i drugi pan tak odpowiedzieliście. Zaczyna się to, co się działo w latach 2007-2010, czyli gra Donalda Tuska z urzędem prezydenta w sposób... naprawdę niegodny państwa polskiego. Przepraszam, czy sugerujecie panowie, że to było wymierzone w prezydenta? Ale oczywiście, że działanie? Tak. Ale oczywiście myślę, to jest pokazanie, że prezydent jest bezradny wobec sił, tak, którymi kieruje PRL. Myślę, że oczywiście jest, to jest symboliczne oczywiście, że doszło do takiego aktu przemocy w gabinecie prezydenta, w Pałacu Prezydenckim. Natomiast widać już, przecież widzimy, co się dzieje w kraju w tej chwili, jakie są działania podejmowane. Mamy do czynienia z rządem, który chce brutalnie zastraszyć opozycję. Nasz przykład, prawda, miał być takim właśnie koronnym przykładem dla nich, że pójdą bardzo daleko. Pójdą bardzo daleko, łamiąc prawa człowieka. Chcieli nas zgnoić, nie udało im się to. Również dzięki tej pięknej postawie ludzi i dzięki decyzjom pana prezydenta. Jesteśmy na wolności, będziemy walczyć dalej. Mamy tutaj już pewien plan przygotowany. Będziemy zaskakiwali naszych wrogów. Ale na was już też mają plan przygotowany. Ja premier mówi, że nie jesteście posłami. Marszałek Hołownia mówi, że Straż Marszałkowska was do Sejmu nie wpuści. Dla mnie to była nowa informacja, ale właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że Donald Tusk twierdził, że za takie zbrodnie, jakich my się dopuszczaliśmy, to w zasadzie powinniśmy odsiadywać dożywocie. Że w Anglii za to grozi dożywocie. Dokładnie tak powiedział i
Tak, no jest to ewidentna próba zastraszania opozycji, której nie możemy się poddać i której nasze społeczeństwo, nasz naród nie przyzwoli na to. Ja też no, jestem pod ogromnym wrażeniem wielkiej manifestacji, jaka miała miejsce 11 stycznia. To była ogromna manifestacja i duch jest... Z Kamińskim i Wąsikiem na sztandarach. Tak, jest duch w narodzie, dziękujemy bardzo za to, ale to pokazuje tej władzy. Temu reżimowi 13 grudnia to jest naprawdę adekwatna nazwa, że jesteśmy silni, że jesteśmy zdeterminowani i będziemy zdeterminowani, że jest wielu, wielu Polaków, którzy nie zgodzą się na tak nikczemne, podłe rządy, na takie rzeczy, co oni wyprawiają w tej chwili w kraju, takie bezczelne łamanie prawa. Oni myślą, że mając poparcie Brukseli i pieniądze zewnętrzne, prawda, kupią sobie lojalność narodu. Nie. Jeszcze nie mają. No. Zacznijmy od tego. Tak. Ale są rzeczy ważniejsze niż pieniądze, niż zdrowie i damy radę krok wiecie, po kroku. Wiecie, że prokurator generalny napisał adnotację na aktach, które przekazał prezydentowi, że nie rekomenduje waszego uwolnienia, panowie. Tak wiemy. Nie spodziewaliśmy się niczego innego. Tak, mhm. I nie byliście poruszeni tym, że nie posłuchał apelu prezydenta, który mówił, proszę zwolnić tych panów na czas procedury ułaskawieniowej? Nie. Oni chcieli nas zamknąć bardzo szybko. Myślę, że chcieli nas jeszcze przed świętami zamknąć w pierwszych dniach. Przecież i ten wyrok, prawda, no nie był przypadkowy. To sędzia z Justicji ustalała, kiedy ten wyrok wyda. To miało być tak na początek rządów Tuska, prawda? Taki prezencik, taki od razu tak, żeby zastraszyć, żeby nie było oporu, żeby no, ludzie z opozycji, prawda, przestraszyli się po prostu. Nie, to im się nie udało. To im się nie udało. Ale jeszcze, Mariuszu, wielu osobom dziękowaliśmy, ale nie dziękowaliśmy mediom. Chcieliśmy podziękować całej ekipie. Znaczy nie, ja chciałem to oczywiście Telewizji Republika, Telewizji Trwam. Przyjmujemy podziękowania, ale to jest obowiązek mediów również. Wiemy o tym, ale rzeczywiście nieśliście nam nadzieję. Co prawda nie było Telewizji Republika w więzieniu, w celi. Niestety nie mogliśmy was oglądać, ale mieliśmy od najbliższych informacje. I ludzie krzyczeli, skandowali Republika. Publika przed więzieniem, więc wiedziałem, że macie własne kamery. Oczywiście. Oglądaliśmy Telewizję Trwam i przyznam się, że ja codziennie mówiłem różaniec z Telewizji Trwam, po wiadomościach jest różaniec i wówczas, kiedy usiadłem wczoraj do różańca, było otwarte okno, słyszałem ludzi za murem, którzy krzyczą, zaczęliśmy różaniec i otworzyły się drzwi do celi właśnie podczas tego różańca przed funkcjonariuszem służby więziennej i powiedział, że proszę się pakować, wychodzi pan. To jest oczywiście pewien symbol, pewien znak. Warto odmawiać różaniec. Moja żona mi spakowała różaniec do walizki i bardzo ci dziękuję, kochania, i że mogłem się modlić. To takie naprawdę bardzo było pomocne. Modlitwa dużo dawała. W Telewizji Trwam odmawiano. Wiecie, w naszej intencji modlitwa, modlitwę. Tak. Waszej intencji w kościele tydzień temu? Wiemy. Tak, wiemy. Kościół pękał w szwach. Cieszymy się bardzo i... Bardzo dziękujemy. Wielkie Bóg zapłać. To jest wielka sprawa, wielkie dzieło. Dawało nam to otuchę. Te listy, które przychodziły do więzienia, kartki od ludzi w różnym wieku. Również z zagranicy dostawaliśmy. To naprawdę wielka sprawa. Każda taka kartka to taka jaskółka wolności, która przez zakratowane okno wlatywała. Takie dobre gesty mają sens. Bardzo dziękujemy. Gdybyśmy siedzieli dłużej, na pewno byśmy na każdym odpisali. Panowie, jutro posiedzenie Sejmu. Donald Tusk mówi, nie jesteście posłami. Tak samo uważa marszałek Hołownia. Pan już spod więzienia pozdrawiał. Tak. Tych obydwu panów. Czy zamierzacie wziąć udział w tym posiedzeniu? Jesteśmy i niedługo się zobaczymy. Musimy przygotować sobie szczegółowy scenariusz naszego następnego posiedzenia. Ja nie ukrywam, że jestem w trakcie konsultacji lekarskich. Także parę dni, żeby nabrać sił, takich fizycznych, bo psychicznych, moralnych nie brakuje nam absolutnie. Nigdy nie mieliśmy najmniejszego dnia zwątpienia i chwili zwątpienia siedząc tam, a i nie wiedząc, jak długo będziemy siedzieli. Także panie Hołownia, panie Tusk, niedługo się zobaczymy. A jeśli na naszych warunkach. Spojrzymy wam prosto w oczy. Na naszych warunkach. Jesteśmy posłami i nie odpuszczamy. Niedobrze postawione pytanie, ale skoro takie są zapowiedzi, że można was do Sejmu nie wpuścić, to obawiacie się? Czy szykujecie się na nie, to jakąś nie się obawia batalię? Marszałek Hołownia niech postawi barierki, jeżeli chce nas nie wpuścić. Kordony policjantów. Kordony policji.
naprawdę niech nie zna dnia ani godziny. Mamy ostatnio, bardzo ostatnio przełożył o tydzień posiedzenie Sejmu, kiedy zapowiedzieliśmy, że się pojawimy, więc nie wiem, czy jest sens, żeby jutro, prawda, Sejm się odbywał, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy, czy będziemy, ja czy nie tak, będziemy. Marszałek Hołownia bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, wydając decyzję, że nie wpuści dwóch posłów do Sejmu. Odpowiedzialność karną. Również odpowiedzialność karną, oczywiście. Myślę, że kiedyś będzie żałował tej decyzji. Myślę, że Donald Tusk pierwszy zepchnie na niego odpowiedzialność za to. To, że dzisiaj Donald Tusk mówi jedno i drugie, to nic. To nie on podejmuje decyzję. Hołownia podejmuje za tak niego naprawdę, i on go tak wystawi i sprzeda pierwszy. Maćku, tak naprawdę to są tchórze. To są tchórze, którzy już się boją. Którzy już się boją. A co oznaczają słowa Donalda Tuska, który mówi, że to dopiero początek tej sprawy Kamińskiego i Wąsika? No, zobaczymy. Rozumiem, traktujemy to jako kolejną zapowiedź represji wobec nas, ale nie ugniemy się. Nie boimy się Tuska ani nikogo z tej ale śmiesznej Tusk bandy. Wie, Donald Tusk wie, że wy się nie boicie. Dlaczego tak mówi wobec tego? Może uważa, że jesteśmy groźni na tyle, żeby nas represjonować no do końca i w końcu na dożywocie skazać. Jak to zapowiedział, że jego zdaniem nasze zbrodnie przeciwko państwu polskiemu zasługują na dożywocie. Zaczęliśmy od zbrodni wykrywając aferę hazardową. Naprawdę to była pierwsza zbrodnia, do której Donald Tusk nie... To on nam uszył te procesy, te zarzuty. Bandytów. Tak, to było przede wszystkim. Tak. Świetnie znający Donalda Tuska Jan Maria Rokita w tygodniku Sieci napisał, że jest to człowiek pamiętliwy i małostkowy. I ja się absolutnie zgadzam. I on dokładnie pamięta wszystkie sprawy, które Centralne Biuro Antykorupcyjne zrobiło, kiedy Platforma Obywatelska miała kłopoty w związku z, jak gdyby, z bardzo korupcyjnymi nastrojami w Platformie Obywatelskiej. Pamiętamy właśnie aferę hazardową, pamiętamy aferę stoczniową, pamiętamy inne sytuacje. Jestem przekonany, że on to pamięta i rzeczywiście będzie chciał zlikwidować także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Znalazł tutaj wielkiego przyjaciela w postaci Tomka Kaczmarka. Szkoda w ogóle czasu na takie kanalie. Tak, ale to są ludzie na podobnym poziomie małostkowości. Ale to nie jest pozytywny bohater, pan, ten agent Tomek, a w tej chwili jego zeznania bierze się jako... Problemem jest agent Tomek, problemem są ludzie, którzy wierzą w to i dają łamy na mediów. Tutaj trzeba też sobie jasno powiedzieć, że oprócz tych represji, które są wobec nas stosowane, trwa też taka cała kampania odebrania nam godności. Takiej nienawiści, hejtu, kłamstw, które media sprzyjające rządowi Tuska podejmują, prawda? Wiadomo, jakieś kompletnie niewiarygodne postacie mówią jakąś dowolną bzdurę negatywną na nas temat. Nagle dowiadujemy się, że no, to jest to jakiś poważny problem, poważna sprawa, nieistniejące zupełnie sprawy. Kompletnie niewiarygodne wymyślone postacie. Wymyślone sprzed 15 lat czy 20 więc lat. Więc jest taka próba jakby odebrania nam takiej dehumanizacji. Takiej dehumanizacji nas, prawda? My jesteśmy obsadzeni przez nich w roli takich gestapowców ponurych, prawda? Którzy... Przestępców. Tak, przestępców, kryminalistów. Ja powtarzam, bo cały czas jest to powtarzane. Tym. My się nie przejmujemy tymi małymi ludźmi. My będziemy robili swoje dla naszego kraju. Jesteśmy gotowi zapłacić wysoką cenę, każdą cenę. Największym wrogiem policjanta jest zawsze przestępca. I to właśnie przestępca zawsze atakuje policjanta. My byliśmy policjantami... Tak możemy traktować naszą... Służyliśmy państwu polskiemu, służyć i będziemy służyć dalej. Panowie, o ten formalny wymiar jeszcze dopytam, bo mówicie, że jesteście posłami. Wielu ekspertów prawa, autorytetów prawa też mówi, że jesteście posłami, podając przykłady i ułaskawienie i tak dalej. Związanych jakby z naszą stroną polityczną. Natomiast były te dwa wyroki Izby Kontroli Nadzwyczajnej, które unieważniały wygaszenie mandatu przez marszałka Hołownię i w sprawie jednego z panów była Izba Pracy, która wydała odwrotne orzeczenie. Drugiego z panów nie widziałam wyroku Izby Pracy, szczerze mówiąc. Ostatnio prezes Izby Pracy stwierdził, że nie będzie zajmowała się ta Izba moją sprawą. Nie Czyli wiem, co generalnie rzecz biorąc, ale... wasza sytuacja jest różna, taka sama? Teoretycznie powinna być dokładnie identyczna. Dokładnie identyczna. Dokładnie w tej samej sytuacji jesteśmy. Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej, prawda, i Spraw Publicznych, ta, która orzekła niedawno o tym, że wybory, które się odbyły w październiku, są wyborami legalnymi, zgodnie z konstytucją, prawda, ona orzekła w naszej sprawie, że decyzja Hołowni
została zdyskwalifikowana. No, nie uznała tej decyzji, prawda, o wygaszeniu nam mandatów. Czyli my mamy mandaty. Jest decyzja Sądu Najwyższego z 5 stycznia w tej sprawie. Co więcej, PKW do tej pory nie wskazała naszych następców do obsadzenia mandatu. Czeka na uzasadnienie marszałka Hołowni. Tak, tak, tak. Dziś poprosiła PKW o to. Budzi dalsze działania Hołowni, budzą bardzo poważne wątpliwości Państwowej Komisji Wyborczej. No widać nasze tego, mandaty tak, nie są obsadzone. Tak, to jest po prostu absolutne bezprawie. Absolutne bezprawie w naszej sprawie i w coraz większej liczbie spraw, jakie widzimy, prawda? To, co się dzieje w prokuraturze krajowej, te czystki, które chce przeprowadzić Bodnar, no, media publiczne przede wszystkim, no, to są po prostu rzeczy kolosalnie ważne. Także nasza sprawa, ona oczywiście nas dotyczy, dla nas jest no, szczególnie jakby bolesna, ale tak naprawdę to jest fragment dużej całości. Mamy do czynienia z brutalną, łamiącą prawo próbą zawłaszczenia państwa, likwidacji opozycji w naszym kraju przez obecny reżim 13 grudnia. Tak, ta nazwa, reżim 13 grudnia, to, że ten rząd symbolicznie powstał właśnie w tej dacie, no, nie jest żadną przesadą. To są rzeczy niebywałe. Niebywałe to, co się dzieje w naszym kraju. Jestem przekonany, że opór społeczny będzie rósł. I Tuskowi, Hołowni i innym. Mówimy, widzieliście 11 stycznia na ulicach Warszawy setki tysięcy ludzi, którzy mówiły wam nie. Zobaczycie ich po raz kolejny i po raz kolejny. To jest walka o Polskę. I ta walka będzie twardo, konsekwentnie przez nas, przez naszych przyjaciół, przez zwykłych ludzi prowadzona. Nie ma w Polsce drugi raz reżimu 13 grudnia. Jaruzelski przegrał tę wojnę. To trwało. Ta wojna też może trwać. Ale my tę wojnę wygramy. Na pewno wygramy. Mamy wspaniałych ludzi po naszej stronie. Nie wiem, czy no nie widzieliście, bo nie mieliście pewnie możliwości, ale wczoraj stacja telewizyjna, z pewnością znana wam dobrze, która nie sympatyzuje z wami, krótko mówiąc, ani sympatyzuje zdecydowanie z obecną władzą, prześcigała się w pytaniach, czy nie powinniście być ukarani za prowadzenie głodówki. I to było i w programie prowadzonym przez panią redaktor studio, ale również ja w Sejmie tak. Padały te pytania od dziennikarek owej stacji. O ile w Radomiu i u Maćka tam pod Ostrołęką, myślę, że możemy powiedzieć, że służba więzienna podchodziła do nas z szacunkiem, o tyle pierwsza doba na Grochowie była trudną dobą. Ja tam stawiłem bardzo twardy opór. Powiedziałem, że nie będę przestrzegał żadnego regulaminu polegającego na tym, że przy każdym wyprowadzeniu mnie z celi miały być mi zakładane kajdanki. No, mam wstawać, jak wchodzą funkcjonariusze, prawda, i przedstawiać się, prawda, kim jestem. Powiedziałem, że absolutnie nie, że dla więźniów politycznych nie macie regulaminu jeszcze. Ja swoimi działaniami ten regulamin piszę tak naprawdę. Odmówiłem wykonywania i przestrzegania takich bandyckich reguł gry, zostałem ukarany karą nagany. Zapewne dziennikarze TVN-u nie są zadowoleni być może, że kara nagany to jednak za mało, że powinienem być może dostać dożywocie za nieprzestrzeganie regulaminu dla więźniów kryminalnych przez więźnia politycznego. Przywódźcie do tego postępowania jaka strona i zaskarżyć tą twoją karę nagany, żeby chociaż... Także nie, oficjalnie ale jestem ukarany karą nagany. No jaka kara mogłaby, kara nagana, ale jaka kara za głodówkę mogłaby wam grozić? No przepraszam. No, tak jest w kodeksie karnym wykonawczym, że rzeczywiście można taką karę wymierzyć, ale władze więzień, w którym żeśmy byli, no jak gdyby z empatią podchodziły do tego, co żeśmy robili. Rzeczywiście dawały nam ze zrozumieniem. Rzeczywiście ze strony strażników my byliśmy jakby traktowani bardzo dobrze i dziękujemy. Z dużą sympatią przez niektórych okazywali nam. Chociaż oczywiście trzymali się regulaminu, nie było tutaj żadnych odstępstw i zachowywali się profesjonalnie. Natomiast no, widać tutaj TVN nakręca tą na tak, spirale nienawiści. Wczoraj od rana było to rzeczywiście pani redaktor, nakręcane. Kiedy my siedzieliśmy w więzieniu, nie mogliśmy się bronić. Przez te 2 tygodnie w mediach mainstreamowych wylano na nas kubły pomyj. Właśnie dlatego, że nie mogliśmy się bronić. To jest metoda. Normalnie nie atakuje się człowieka, który nie może się bronić. Każdy, kto ma odrobinę honoru, nie robi takich rzeczy. Tutaj wylewano na nas wiadra pomyj.
naprawdę oprócz dostępu do telewizji Trwam mieliśmy do kilku innych telewizji, w tym na przykład TVP Info, gdzie jest po prostu, to jest beznadzieja, beznadzieja po prostu. Ani to jest, to ma być kopia TVN-u, tylko po prostu fatalnie, to fatalnie techniczne i przez jakichś ludzi, którzy nie dorastają nawet do tych ludzi z TVN-u robione. I po prostu wylewano regularnie wiadra w pomyj dla nas, wiedząc, że my siedzimy w więzieniu i nie możemy się bronić. My wyszliśmy z więzienia, między innymi mamy takie założenia, że właśnie teraz będziemy te wszystkie kłamstwa, te wszystkie tezy Donalda Tuska, że za to, co żeśmy tu popełnili w Wielkiej Brytanii, grozi kara dożywocie, będziemy odwracać, będziemy różnego typu działania prawne, a także medialne podejmować, żeby obronić swoje dobre imię. To mamy taką misję. Ja myślę, że nasze dobre imię, Maćku, nie jest zagrożone. Że przyzwoici ludzie, przyzwoici Polacy doskonale rozumieją, ale jest dużo osób, które są zdezorientowane tą sytuacją. My musimy im to wszystko wytłumaczyć i ja tak przynajmniej widzę swoje działanie w najbliższych dniach i tygodniach. Ja mimo tego, że będą wylewać tam nie kubły pomyj, mam swoją godność, moje dobre imię nie jest zagrożone. Myślę, że obydwu panów nie jest, natomiast muszę wam powiedzieć coś przykrego. Kiedy były tu wasze żony w studiu tuż po zatrzymaniu i udzielały bardzo szczerego, otwartego wywiadu, naprawdę bardzo szczerego, też próbowano z rzeczy absolutnie normalnych, typu termostat, żona pańska mówiła, że nie wie, jak sobie poradzić z termostatem, bo pan zawsze się tym zajmował. Jest przecież normalne, że jest podział obowiązków w domu. Ona za to była hejtowana. Muszę nie wiem, czy pan wie, pani termostat, ten termostat został jej dopisany. Ja nie mam w domu ani jednego termostatu. Mam skomplikowane urządzenie poznać pompy ciepła elektronicznym sterowaniem. Zawsze to była moja rola. Termostat pisały media, że ona mówiła, że nie wie, jak ustawić ciepło. Ale to chyba jest naturalne, że mamy podział obowiązków w domu, tak? Ktoś kosi trawę. Ktoś zajmuje się sprzątaniem. Tak mi się wydaje. Podłych ludzi nie brakuje. Głupich ludzi nie brakuje. Wiemy o tym, ale damy sobie z tym radę. Mamy własne poczucie dumy i godności. I powiem tak, że chcieliśmy jeszcze raz naszym żonom podziękować. Tak, bo wiemy, że to jest wspaniałe, niezwykle i dzielne, kochane, piękne, najpiękniejsze. Prawda. Jesteśmy z nich dumni. Powiem bardzo państwu także. Dużo nadziei. Mówiąc szczerze, jesteśmy zaskoczeni. Zaskoczeni, że tak. Jesteście zaskoczeni, że macie tym, tak że dumne, wspaniałe, silne żony. Że są takie silne. Rzeczywiście rzuciły im się do gardła. Powiem szczerze, że bardzo się bałem, że właśnie nasi najbliżsi będą załamani. Ale jestem tak dumny i tak pełen podziwu dla mojej żony, dla syna, dla najbliższych. Naprawdę wspaniali. No, oczywiście. Myślę, że żony zgodzą się też być naszymi gośćmi. Czy spodziewacie się rzeczywiście, przepraszam, że o to zapytam, jakichś kolejnych działań ze strony Donalda Tuska? Tak. Spodziewamy się. Tak, to są zapowiedzi już teraz. Myślę, że czekają nas kolejne represje. Ja myślałam, że to tylko zapowiedzi, żebyście może się bali. Nie? Zobaczymy. Nie, jednak nie. Zobaczymy. Na pewno nie boimy się i wydaje się, że robimy swoje, będziemy działać, nadal będziemy posłami, będziemy działać tak, żeby ujawniać różnego typu sprawy. Mam nadzieję, że prawda zwycięży. Polacy są za nami. Ta demonstracja 11 stycznia to była największa demonstracja, która w styczniu w takiej pogodzie odbyła się. W normalny dzień. O 16 godzinie w dzień. Było zimno, padał śnieg. Setki ludzi, którzy codziennie przychodzili pod więzienie. Ta liczba nie malała, wręcz rosła. Setki ludzi. Dzień w dzień, prawda? Dziękujemy za to wszystko, co nam zrobiliście. Ale to kiedy było słyszałam komentarze, kiedy zaczęły się te protesty pod więzieniami, to na pewno ten protest będzie wygasał. Słyszałam nic komentarze. Nic takiego nie miało miejsca, oczywiście. Im większy śnieg, tym więcej ludzi było. Taka zasada. Panowie, czego wam życzyć jakby w tej chwili? Bo przy takich okazjach też składa się życzenia. Wszystko mamy. Tak, mamy cudowne żony. Mamy wspaniałych przyjaciół, którzy byli z nami cały czas. A życzyć nam, żeby polskie sprawy szły w dobrą stronę. I to jest rola każdego z nas. One pójdą w dobrą stronę. To wymaga z naszej strony determinacji. Każdego z nas. I
Wam nie zabraknie? Nie. Kiedy był pan przed tą całą sytuacją, przed zatrzymaniem, jak zapytałam pana, czy jak trzeba będzie, to rzeczywiście pójdzie pan do tego więzienia, a pan powiedział tak, ale, staram się wiernie zacytować, ale i tak będę wolny. Tak. Czuł się pan wolny? Całkowicie. Pan też? Tak, oczywiście. Nie mówię o takiej, oczywiście, wiadomo, że nasza swoboda była ograniczona, ale wolność myślenia, wolność poglądów. Byliśmy niezależni tym wszystkim. Wolność. Tak, oczywiście. Byliśmy siłą przetrzymywani, izolowani, ale byliśmy wolni. Panowie, bardzo dziękuję. Determinacji dziękujemy. Nie zabraknie, a zdrowia też. To my dziękujemy jeszcze raz wszystkim tym, którzy byli z nami. Tak. Jesteśmy z wami. Proszę, żebyście nie interpretowali państwo, nie wiem, w najbliższych dniach, no, musimy troszkę porozmawiać z naszymi lekarzami, troszkę nabrać takich fizycznych sił, ale to będzie bardzo krótki okres czasu. Już niedługo będziemy w 100% aktywni. I dużo niespodzianek. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również państwu.